Siemanecko, z tej strony Jakub. A tutaj jesteśmy już po piątej rozprawie, która okazała się dosyć inna niż zwykłe, niezwykłe inne rozprawy. I w ogóle cały rozdział piąty jest dziwny i daje jeszcze więcej pytań niż na nie odpowiada. Ale w wielkim skrócie, Monokuma nagle przerwał rozprawę i nasi uczniowie zagłosowali na Makoto, i który miał zostać ukarany przez Monokumę, tak jak to zawsze jest na końcu rozprawy, co tam kara się śmiercią, ale w ostatniej chwili pojawił się alter ego, który zatrzymał maszynę, znaczy zatrzymał fragment maszyny, która zgniotła Makoto, i dzięki temu Makoto mimo wszystko przeżył i jest w jakimś dziwnym wysypisku śmieci. No i teraz zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Tak długo jak tu stoję, nie poddam się. Po tej przepełnionej dumą deklaracji, następnie co zrobiłem, to poszedłem spać. Miałem głęboki, nieprzerwany sen. To był jedyny sposób na utrzymanie ostatków sił, które mi pozostały po tym, jak nie mogłem nic zjeść lub wypić. Nie jestem pewien, ale myślę, że minął mi właśnie cały dzień. A jedyne, co mogłem zrobić, to spać. To coś jak czekanie na cud, który spadnie mi z nieba. Jednakże to, co spadło mi z nieba, nie było do końca znakiem. Coś pierdolło. Co do? Dziwny dźwięk przerwał ciszę, budząc mnie gwałtownie. Jakieś worki. Spojrzałem na dziwną kupę śmieci, która uformowała swój dziwny kształt. Czyżby coś stamtąd spadło? Coś spadło z góry. Czy to może być... jedzenie? Wielka góra śmieci spadła z góry? Ostrożnie wyciągnąłem rękę w kierunku tego, co spadło. Góra śmierci? Góra śmieci to niemiłe. Zanim jeszcze wyszła z kupy śmieci, dobrze wiedziałem, kim ona była. Ale tu brzydko pachnie. Kyoko, widzę, że radzisz sobie lepiej niż myślałam. Co ty tutaj robisz? Czy to nieoczywiste? Przybyłam cię uratować. Cieszę się, że to słyszę, Kyoko. Ale no, masz troszkę śmieci we włosach. Kyoko pocisnęła głową, rzucając z siebie resztki jedzenia, potem znowu wróciła w moją stronę. Najpierw mam coś dla ciebie. Masz, zjedz, pogadamy jak już skończysz. Dziękuję. Chwyciłem chleb i wodę, które dla mnie przyjmowała. W sekundzie włożyłem je do ust, a po chwili były już u mnie w brzuchu. Uff, od razu lepiej. Teraz mam siły do działania. Widzę, że dalej się nie poddałeś. Oczywiście, że nie. W końcu parcie naprzód jest jedyną rzeczą, w której jestem dobry. To nic złego, że jesteś w czymś dobry. Dobra, ja chcę wyjaśnienia. Ja wiem, że ona mogła się tu dostać, bo było powiedziane, że poznała sztuczkę, która otwiera wszystkie drzwi w szkole, więc... i mogła się swobodnie poruszać po tej szkole i być poza zasięgiem Monokumy, ale dalej chcę wiedzieć. Ale Kyoko, dlaczego przyszłaś mnie uratować? Chcę spłacić dług, właśnie odpokutować? Po co za rozprawę, mimo że wiedziałeś, że kłamałam, to nic nie powiedziałeś. Więc ty o tym wiedziałaś, ale mimo tego nic z tym nie zrobiłam. Ja porzuciłam cię. Nie mów tak, wcale mnie nie porzuciłaś. Nie, właśnie tak było. Porzuciłam cię, żebym mogła uratować swoje życie. Starałeś się mnie uratować, za co ja nie mogłam zrobić tego samego dla ciebie. Posłuchaj, nie będę próbowała jakichkolwiek wymówek, ale był powóz, przez który musiałam przeżyć, nie bacząc na koszty. Czemu musiałaś przeżyć? Powiem ci wszystko. Powodem, dla którego musiałam przeżyć, jest to, dlaczego przybyłam do tej szkoły. Co? Postanowiłam przybyć do Akademii Szczytu Nadziei dla jednego bardzo ważnego powodu. Miałeś jakieś powody, by dostać się do Szczytu Nadziei? Tak, przynajmniej jeden. Jeden? To niedawno o tym zapomniałam. Zapomniałaś? Ale to przecież... No dobra, tu jest wspomnienie, no. Więc to prawda, straciłaś pamięć? Pamiętasz, Makoto? Pamiętasz, co się z nami stało, kiedy każdy z nas po raz pierwszy przybył do tej szkoły? Co się stało każdemu z nas? Mówisz o tym, jak każdy z nas zemdlało? Ja straciłem przytomność, a kiedy się obudziłem, byłem już tu więziony. Ja również zemdlałam, ale kiedy się obudziłam, poczułam dziwne uczucie separacji z samą sobą, takie rozłączenie. Od tamtego momentu moje wspomnienia zanikły. W tym też czasie zapomniałam. Nie pamiętam, dlaczego przybyłam do tej szkoły oraz jaki jest mój ostateczny talent. Ale co sprawiło, że to wszystko zapomniałaś? Dziwne, czyż nie? Ciężko sobie wyobrazić, że coś takiego stało się przez przypadek. To zbyt duży zbieg okoliczności. Chcesz to powiedzieć, że straciłaś swoje wspomnienia, bo...
Jestem pewna, że to sprawka mistrza gry. To on za tym stoi. Ale dlaczego chciał ci to zrobić? Nosiła mi się jeden powód. Moje cele oraz umiejętności, w jaki sposób mogły wpłynąć na plany mistrza gry. Więc mistrz gry tylko ukradł wspomnienie od ciebie. Wiem. To może również oznaczać, że moje wspomnienia są jakoś połączone z tajemnicą tej szkoły oraz samym mistrzem gry. Dlatego właśnie muszę je odzyskać. Właśnie z tego powodu przeprowadzam śledztwa głównie samotnie. Skoro to prawda, to dlatego nie poprosiłaś resztę o pomoc? Nadal. Jakbym tak zrobiła, zaczęlibyśmy pracować jako jedność. Mistrz gry od razu by zauważył. W dodatku, istnieje szansa, że mistrz gry może być jednym z nas. Co? Spokojnie, nie bierz tego do siebie. To tylko przypuszczenia. Ale skoro to tylko przypuszczenia, nie możemy tego zignorować, prawda? Mistrz gry jest jednym z nas? Jeżeli w to wierzyła, nic dziwnego, że nie chciała zaufać nikomu z nas. W takiej sprawie najsensowniejszym byłoby, gdyby sama poszukiwała swoich zaginionych wspomnień. Jak wspomniałam ci na początku, jest granica tego, co mogę zrobić w pojedynkę, dlatego też poprosiłam cię o pomoc. Ale dlaczego ja? Ponieważ ze wszystkich osób to właśnie ty najmniej wyglądałeś na mistrza gry. Taka intuicja. Aha, intuicja ci nie zawiodła. Nie ma mowy, żeby taki zwyczajny dzieciak jak ja mógłby być mistrzem gry. Ja rozumiem. Powinienem wszystko rozumieć. Moim celem nie jest wydostanie się stąd, tylko pozostanie tu. To jak we śnie, który wcześniej miałem, ale... Czemu tak właśnie się stało? Wszystko dobrze? Och tak, to nic takiego. To nic takiego? Nie. Po tym wszystkim nadal ci ufam. Po prostu nie przywykłam do polegania na innych. Wiem, że nigdy dotąd nie prosiłem w odpowiedni sposób o pomoc, więc rozumiem, że jeśli nie jesteś przekonany. Tak szczerze, to jestem przekonany. I sądzę, że to tylko jej osobowość. Mówiłaś, że miałaś powód, by prowadzić śledztwo na własną rękę. No to jak ci idzie? Udało ci się przypomnieć czegokolwiek? Myślę, że wciąż jeszcze wiele rzeczy nie pamiętam, ale przynajmniej w końcu mogę wykorzystać mój cel i możliwości. Wspomniałeś o swoim talencie. Cóż, co powinien wiedzieć każdy, to twój talent. Jestem ostatecznym detektywem. Ostatecznym detektywem? W sumie to było oczywiste. A powodem, przez który znalazłem się w tej akademii, jest próba odnalezienia kogoś. Musisz kogoś odnaleźć? Kogo? Cóż, dyrektor Akademii Instytutu Nadziei. Dyrektor? Dlaczego właśnie jego musisz znaleźć? Bo jest on moim ojcem. Co? Odseparowano nas od siebie, kiedy byłam dzieckiem. Doszło do tego, że stał się on dyrektorem Instytutu Nadziei. Ojciec Kyoko jest dyrektorem Instytutu Nadziei? To wszystko wyjaśnia, kiedy alter ego powiedział nam, jak dyrektor był z tym powiązany. Ja się tym zajmę. Nieważne ile to potrwa, znajdę dyrektora. Nieważne jakim kosztem. Moje wspomnienia nie wróciły jeszcze do tego momentu, kiedy jednak o tym wspomniał, poczułam się dziwnie. Teraz to ma sens, oczywiście przy założeniu, że moim celem było przybycie tutaj w jego poszukiwaniu. Tak, to ma sens. Słuchaj Makoto, chcę, żeby jeszcze jedna rzecz była jasna, była całkowicie jasna, aby nie było niedomówień. Powiedziałem, że dyrektor nie jest mistrzem gry, ale nie mam zamiaru w żaden sposób go chronić. Powiedziałem tylko to, co poczułam, kiedy zobaczyłam to, co było w pokoju dyrektora. Co tam takiego zobaczyłaś? Pokój został splądrowany, na półkach był bałagan, a szuflady, biurka wyrzucone na podłodze. Sądzę, że osoba, która tam była, nie wiedziała do końca, gdzie jest i czego tak właściwie szukała. Masz na myśli mistrz gry, prawda? To moje założenie. Do ich potwierdzenia zdecydowałem zbadać górne piętro akademika, używając klucza, który znalazłam. Ale dlaczego tam? Ponieważ znalazłam to w pokoju dyrektora. Co, to jest jakaś mapa? Jest to układ Akademii Instytutu Nadziei. Znalazłam go w pokoju dyrektora wraz z dokumentami o Mokuro oraz tym kluczem. Mapa wskazywała, że na górnym piętrze znajdowało się kilka pokoi przeznaczonych do użytku przez wykładowców. Część personelu musiała zostać tam od czasu do czasu na noc. Zauważyłam też, że dyrektor miał tam coś na wzór swojego prywatnego pokoju. Założyłam, że gdyby to była prawda, ten pokój prawdopodobnie zawierałby więcej wskazówek. Można więc to sprawdzić. Wtedy też sobie przypomniałam. Przypomniałam sobie, że moim celem jest odnalezienie właściciela tego pokoju. Więc poszłam tą sprawdzić, czy dyrektor naprawdę miał swój prywatny pokój. Ale kiedy już tam dostałam się, zauważyłam, że na górnym piętrze akademiku nie było ani kamer, ani monitorów. Więc jak tam było? No wiesz, ta inna część szkoły. Ciężko to opisać, tylko tyle mogę powiedzieć. W momencie, kiedy to zobaczyłam, zdałam sobie sprawę, że cokolwiek dzieje się w tej szkole jest o wiele bardziej straszniejsze, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Co przez to rozumiesz? Nie mogę tego wyjaśnić, musisz to zobaczyć na własne oczy. Jestem pewna, że niebawem też będziesz miał szansę się przekonać. Brzmi jak naprawdę coś ważnego i naprawdę złowieszczego. No Jezu, nie przerywajcie! Oczywiście, kiedy się dostałam, zauważyłam, że... Dobra. No opowiedz nam, co się działo.
To ma związek z Mokurą i Kusabą, co nie? Dla sprostowania nie zabiłam jej. Wiem również, że to nie byłeś ty. Masz rację, ale to też znaczy, każdy z nas ma alibi, więc kto ją zabił? Mogę jedynie powiedzieć, że mistrz gry jest w to bezpośrednio zaangażowany. Zacznijmy od tego, że cała rozprawa klasowa Mokuro i Kusaby miała mnie zabić. Zabić ciebie? Ukradłam ten klucz i zniknęłam, a w odwecie mistrz gry postanowił mnie odciągnąć i wyeliminować. Właśnie po to była ta cała rozprawa klasowa. Tylko po to? Mistrz gry dobrze wie, że nie może działać bezpośrednio. Mam na myśli szkolny regulamin? Dokładnie. I mistrz gry jest nieugięty w przestrzeganiu zasad, a przy tej jednej zasadzie nie mógł wykonać ruchu. Skoro nie mógł zabić mnie osobiście, spróbował wykorzystać do tego rozprawę klasową. Mistrz gry nie wykonywał ruchu z powodu zasad? To brzmi jakby mistrz gry w jakiś sposób ograniczył się swoimi własnymi zasadami. Jest jeszcze jeden punkt dotyczący morderstwa Mokuro i Kusaby. Co takiego? Był punkt zwrotny, w którym Mokuro nie staje się ofiarą. Ofiarą mogłeś być ty, Makoto. Ja mogłem stać się ofiarą? Wiesz, o czym mówię, prawda? Masz na myśli... Słyszałam go. Kroki Boga Śmierci, co? Słyszałam, jak Bóg Śmierci wykonał swój ruch. Ta umiejętność, która naturalnie wrzuciła mnie w tę sprawę. Co dokładnie stało się z tobą? Byłam w akademiku i nagle poczułam strach. Spojrzałam w dół schodów i ujrzałam cień przechodzący przez korytarz. Podążyłam za nim. Zobaczyłam, jak wchodził do twojego pokoju. Pobiegłam jego śladem i zobaczyłam, co się stało. Oczywiście zainterweniowałam natychmiast, oczywiście. To jednak nie koniec. Zatrzymałam go, ale to też doprowadziło do sytuacji, w której zamaskowany zabójca skończył martwy. Co? Całe to morderstwo było zatuszowane, a klucz do dojo znalazł się w moim pokoju. To wszystko sprawka mistrza gry, który chciał mnie się pozbyć podczas rozprawy klasowej. To znaczy, że tym, kto zabił Mokuro, równocześnie jest też mistrzem gry? Nie mam na to bezpośrednich dowodów, ale myślę, że tak właśnie jest. Jeśli to prawda, to mamy przerąbany. Mistrz gry będzie mógł zabić każdego zaś, jeżeli tylko będzie chciał. Zaraz, czy ty przypadkiem nie tworzy innych sprzeczności? Mistrz gry wykorzystuje rozprawy, żeby nas zabić, jeżeli zbytnio będziemy się wtrącać, tak? Racja, to już jest sprzeczność. I nie chodzi tylko o Mokuro. Rozprawy wykorzystano, aby mnie zabić, ale wygląda na to, że był gotowy w twoim pokoju zabić również ciebie. Wszystko, co zrobił, zaprzecza samemu sobie. Więc co to ma wszystko do rzeczy? To znaczy, że mistrz gry jest w kropce, he? Jeszcze tylko trochę i powinnam być w stanie zidentyfikować mistrza gry. Prawdziwa twarz innej ostatecznej rozpaczy. Innej ostatecznej rozpaczy? Nie ma wątpliwości, że Mokura była ostateczną rozpaczą, ale teraz jest martwa. Nie wydaje mi się, że ostateczną rozpaczą była tylko jedna osoba. Nie jest? Myślę, że ostateczna rozpacz była związana z tym całym wydarzeniem. Mówisz o tym, co się stało rok temu. Największe i najokropniejsze, najbardziej tragiczne wydarzenie w historii ludzkości. Wielka tragedia, tymi, którzy za nią odpowiadają, są ostateczną rozpaczą? Tak, nikczemna grupa, której cele i motywacje pochodzą z głębin rozpaczy, czyli to oni. Żeby nie było. Są oni źródłem całego zła, przez które musimy teraz przechodzić. Tym jest ostateczny rozpad. Naszym prawdziwym wrogiem. No i rozdział 5 zakończony. Dobra, gramy. Ojej, ale to kurwa jest dziwne wszystko, ale fajne. O, nowe osiągnięcie nareszcie. Ostateczna rozpacz. Grupa ludzi, przed którą rok temu doszło do wielkiej tragedii. Ci sami ludzie stworzyli tę zabójczą grę, a teraz nadają ją całemu światu. Najokropniejsza grupa ludzi, jaka istniała. To jest prawdziwa tożsamość mistrza gry. Wreszcie odkryliśmy, z kim walczymy. Ale teraz... Teraz musimy wydostać się z tego paskudnego miejsca. Dalsza część historii może poczekać. Ta, chyba masz rację. Tsukiyoko, nadal masz tamtą rzecz? Sekretne narzędzie Monokumy, które zdobywałeś w pokoju dyrektora? Oczywiście, że mam. Jest niezbędne do złapania mistrza gry, nigdy bym się go nie pozbyła. I może otworzyć każde drzwi w szkole, tak? Zgadza się. Więc uda nam się otworzyć również tamte drzwi, tak? Ej, Kyoko, możemy użyć twojego klucza, żeby otworzyć te drzwi? Przekonajmy się. No dobra, wkłada. A wtedy? Jest! Tak, otworzyło się. Tak, oto możemy stąd wyjść, chodźmy. Nie musisz mówić dwa razy. Szybko otworzyliśmy drzwi i ruszyliśmy ku wyjściu z tego wysypiska.
Nareszcie, nareszcie byliśmy wolni, ale nie było czasu na ulgę, bo prawdziwa bitwa dopiero się rozpoczęła. Rozdział 6. Ostateczny ból, ostatecznego cierpienia, ostatecznego rozpacz, ostateczna egzekucja, ostateczna śmierć. Dobra, jest tak 15 minut, zobaczcie ten pokój. Po wyjściu z wysypiska znaleźliśmy się w tunelu, który szedł prosto do góry, jak komin. Do tunelu prowadziła metalowa drabinka. Wspięliśmy się po niej, chcąc sięgnąć wyjścia. Drabinka była niewyobrażalnie długa, nie mogłem nawet dostrzec, gdzie się kończyła. Wspinaliśmy się w ciemnościach. Przejście było tak ciemne i ciasne, że nie widziałem nawet własnych stóp. Nie miałem pojęcia, że byliśmy tak nisko. Pas, pod nogi, jeżeli się poślizgnie, nie dam rady cię złapać. Jasne, będę uważał, ale przez to, co powiedziała, zacząłem trochę panikować. Może rozmowa odpędzi mnie od myśli? A więc Kyoko, chciałem cię o coś zapytać. Mówiłaś, że jesteś ostatecznym detektywem, prawda? Więc jak długo rozwiązuje sprawy? Jak długo? Odkąd tylko sięgam pamięcią. Moja rodzina długo się tym zajmowała. Bycie detektywem mam we krwi. Był czas, kiedy praca detektywa była uznawana za przeznaczenie. Tak to widziała moja rodzina. Więc twoja rodzina jest sławna? Właściwie jest wręcz przeciwnie. Nawet wśród prawdziwych detektywów mało kto o nas słyszał. Ale dlaczego? Taka rodzinna tradycja, no wiesz, no nie? Ponieważ jesteśmy z tego dumni. Dumni? Detektywi nie są ani czarni, ani biali. Nie oznaczamy ani sprawiedliwości, ani zła. Tylko w ten sposób możemy odkryć jedyną prawdę. Jesteśmy neutralni we wszystkim. A żeby to nam się udało, musimy trzymać się z dala od społeczeństwa. I właśnie dlatego świadomie staramy się ukryć naszą egzystencję. Świadomie się staracie? Co? Może jest to nieco zacofane myślenie i nie sądzę, że naprawdę racjonalne, ale to kredo naszej rodziny, więc musimy tego chronić. Bo jak mówiłam, jesteśmy z tego dumni. Duma. To dużo wyjaśnia. No dobra. Dobra. A mimo to, ja trochę zrezygnowałam z tej dumy. He? Aby dostać się do szczytu nadziei, musiałam odkryć moją tożsamość przed szkołą. Zrobiłam to, wiedząc, że prawdziwy detektyw z rodu Kirigi nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Ale powód, dla którego zrezygnowałaś z dumy, powód, dla którego przybyłaś do szczytu nadziei, to dlatego, że bardzo chciałaś spotkać swojego ojca, prawda? Nie musisz się z tego wstydzić. Spotkać? Ani trochę nie chciałam spotkać się z ojcem. He? Ale spotkalibyście się tu po tylu latach, racja? Moglibyście porozmawiać na każdy temat. Nie chcę o niczym rozmawiać ze swoim ojcem. Jednak jest coś, co chciałem mu powiedzieć. Co takiego? Nieważne jak. Muszę go znaleźć i mu to powiedzieć, stojąc z nim twarzą w twarz. O co ci chodzi? Chcę zerwać z nim wszelką więź. Zerwać? Ostatnio, gdy go widziałam, wciąż byłam bardzo młoda, więc nie pamiętam mu tego, ale podobno był bardzo naprawdę inteligentny. To on miał zostać następną głową rodziny Kirigiri. Był utalentowany, miał przed sobą obiecującą przyszłość, ale nie interesowała go praca detektywa, więc odciął się od rodziny. Niedługo po tym zginęła moja matka, a on po prostu uciekł. Poszedł do mojego dziadka, z którym bardzo się kłócił i choć była młoda, zostawił mnie. Na pewno miał ku temu jakiś powód. Na pewno chciał wziąć cię ze sobą. Jeżeli to prawda, to muszę mu podziękować. Podziękować za zostawienie mnie. Bo w przeciwieństwie do niego, ja jestem dumna z tego, co robię. Jestem dumna ze swojego nazwiska, więc każda najmniejsza cząstka mnie jest szczęśliwa, że nie wziął mnie ze sobą. Gdyby ze mną został, nigdy nie miałbym szans zostać detektywem. Byłem na drabinie wyżej niż Kyoko i nie widziałem jej twarzy, więc nie mogłem stwierdzić. Nie widziałem, jak wygląda, gdy to powiedziała, jak mogła się przy tym czuć. Mogę tylko powiedzieć, że porównując z normalną mnią, teraz mówiła o wiele więcej i wyrażała się bardziej emocjonalnie. Ale wiesz, nie winię go. Chciał sam przeżyć swoje własne życie. Tak powiedziałby każdy na moim miejscu, czy nie? Ale to nieprawda. Jest jedna rzecz, której nigdy mu nie wybaczę. Naprawdę? Po sobie jak patrzyli na mnie wszyscy inni. Nigdy nie byłam smutna przez to, że mnie zostawił. Jak mówiłam, dla mnie to dobrze. Ale gdy reszta rodziny na mnie patrzyła, widzieli coś innego. Widzieli mnie jako dziewczynkę, która została porzucona przez ojca. I taką widzą mnie do teraz. Jego cień był za mną przez całe moje życie. Mam już tego dość. Muszę wyrzucić go z mojego życia. Muszę wyjść z jego cienia. Dlatego muszę go znaleźć i powiedzieć mu, że nie jesteśmy już rodziną. Aby ułożyć swoją przeszłość. Aby usunąć go z życia na zawsze. Z pewnością już dawno o mnie zapomniał. Ale jesteś rodziną. Odciąć go od siebie. Łączy nas tylko krew, nic więcej. Czy jesteśmy połączeni sercem, duszą? Nie. Czy krew wystarczy, by nazwać kogoś rodziną? Połączenie tylko krwią, nie sercem, nie duszą. Jej słowa tak mnie szokowały, że nie wiedziałem, co jej odpowiedzieć. Więc zamiast tego, milczałem.
Wspinałem się tylko po drabinie, kompletnej ciszy. I sam nie wiem kiedy, wreszcie dotarliśmy na szczyt. Wow. To chyba tyle. Po drugiej stronie tych drzwi czeka nas szczyt nadziei. Wróciliśmy. Pamiętasz tamten właz na ziemi, niedaleko spalarni? Śmiem twierdzić, że z niego wyjdziemy. Otworzyliśmy go wcześniej, więc nie powinniśmy mieć z tym problemu. No cóż, teraz albo nigdy. Wyciągnąłem dłoń i pchnąłem właz. Otworzył się z łatwością i tak oto... Chyba wróciliśmy, ale ta drabina była niewyobrażalnie długa. Jestem wyczerpana. Chyba za wcześnie, żeby mówić, że jesteśmy cali i zdrowi. Ale przynajmniej się wydostaliśmy. Znów jesteśmy w Akademii Szczytu Nadziei. Kyoko, dziękuję. Bez ciebie nigdy bym stamtąd nie wyszedł. Nie musisz dziękować, tylko ci się odwdzięczyłam. Więc co teraz? Oczywiście cieszę się, że żyję, ale jeśli mistrz gry się dowie, martwię się też o ciebie. Pomogłaś mi, więc może... Martwisz się? No tak, oczywiście. I po prostu zdobądźmy odpowiedź. He? Zapytajmy Monokumę, czy możesz stąd uciec. Czekaj to. Jeśli się schowamy, zaraz nas znajdą. Nie możemy też uciec. Mówią to wskazane na najbliższą kamerę. Więc mówisz, że zamiast denerwować ci ucieczką, powinniśmy po prostu się poddać? Nie martw się, nie stanie się to, co myślisz. Bo to mistrz gry zostanie złapany. Mistrz gry jest złapany? Mówisz to... Mówiłaś to już wcześniej. Czy to znaczy to... Mistrz gry odnosił się podczas śledztwa dotyczącego śmierci Mokuro. Na chwilę opuścił gardę. Ach tak. Jeśli porozmawiamy z Monokumą, potwierdzimy to. Lepiej dla nas, jeśli do niego pójdziemy zanim sam nas znajdzie. To powinno nam pomóc w negocjacji. Ksiądz trochę niecałkowicie mi się to podoba. Ale nie mamy wyboru, prawda? Monokuma powinien być w sali gimnastycznej. Ruszajmy. Ja pierdolę. Idziemy. Aha, my jesteśmy tu. Dobra, co nam powie Monokuma? Hej! Kyoko mi nie przeszkadza, ale Makoto powinien być martwy. Co on tutaj robi? Wiedziałem, że tak zareaguje. Aby na pewno to przeżyjemy? Miałeś zostać ukarany. Kyoko ci pomogła? Nawet jeśli to co? Co z tym zrobisz? Jeżeli winny zostanie odkryty podczas klasowej rozprawy, tylko on ginie. Niestety, takie są zasady. Więc muszę ukarać cię jeszcze raz i tym razem upewnić się, że nic z ciebie nie zostanie. Kyoko, rób co u was za słuszne. Że co? Ale najpierw pozwól mi coś powiedzieć. Jeśli zabijesz Makoto, to udowodnisz, że przegrałeś. Ale chyba ci na tym nie zależy, co? He? Ja przegram? Tej, wyjaśnij mi to tu. Co to ma znaczyć? Cóż, to ty przygotowałeś poprzednią rozprawę. Mam rację? Byłam dla ciebie niewygodna, więc potrzebowałeś pretekstu, by mnie zabić. Mieli uznać mnie za sprawcę, a potem zostałabym poddana egzekucji, prawda? Hej, o czym ty gadasz? Ale ponieważ Makoto zdecydował zignorować moje kłamstwo, twoje plany legły w gruzach. To nie takich wyników rozprawy oczekiwałaś, bo nigdy byś nie pomyślał, że ktoś mógłby chronić przyjaciela zamiast ciebie. I wskutek tego nieoczekiwanego zwrotu wydarzeń postanowiłeś zrobić sprawcę z Makoto i to jego zabić. Tak zdesperowany byłeś. Nie powiem nawet więcej. Musiałeś zdać sobie sprawę za Makoto, który nie dał się zmanipulować, też był dla ciebie zagrożeniem. Ale kolejny zwrot akcji już na ciebie czekał. Jedna rzecz mogła wszystko zniszczyć, mianowicie twoja ukochana maszyna do egzekucji, alter ego. Nawet sobie nie wyobrażajesz, że ktoś mógł wrócić w nasze szereg mimo tego, że go zabiłeś. A więc taka jest prawda. To nie Makoto zabił Mokuro, to ty zrobiłeś. Więc egzekucja Makoto z pewnością byłaby złamaniem twoich zasad, które tak miłujesz. Jesteś winny... Jeśli winny zostanie odkryte, to tylko on poniesie śmierć. Sam to powiedziałeś, prawda? I co to znaczy, że przegrałem? Odważna jesteś. Mówisz, że to ja jestem sprawcą, a nie Makoto. I możesz to udowodnić, tak? Nie, nie mogę. Nie powinnaś tak mówić. A co to za kabaret? Wysuwasz takie wnioski bez żadnych dowodów? Teraz nie mam możliwości, ale jeżeli dasz mi trochę czasu, to obiecuję, że znajdę dowody. Ponieważ nieważne, jak bardzo starasz się je zniszczyć, prawda zawsze pozostanie tylko jedna. A teraz wyjeżdżasz mi tu z jakąś detektywistyczną gadką? Jeśli Makoto naprawdę byłby zabójcą, nigdy by nie przyszedł tu do ciebie z własnej woli.
bałby się o swoje życie, a to, że przygotuje z kolejną egzekucję, raczej by uciekł, schował się. Zostałby całkowicie pochłonięty przez twoją ulubioną rozpacz. Ale popatrz na nas, stoimy tu przed tobą, a w naszych sercach tli się jedynie nadzieja. I to ma mnie przekonać, że mimo to, że nie macie dowodów, to nie ciebie chcę przekonać. Nie. Jeżeli teraz zabijesz Makoto, cała twoja widownia, która to widzi, będzie bardzo niezadowolona. Pomyśl tylko, co wszyscy o tobie powiedzą, jeżeli zabijesz Makoto. Twierdzą, że zrobiłeś to, bo nasze słowa były w 100% prawdą. Rozpad nigdy nie zabije nadziei. Oczywiście, może to my tu zmyślamy. Udowodnij nam, bardzo proszę. Musisz to udowodnić. Jeżeli zabijesz Makoto, to nie udowodniając własnej niewinności, zaakceptujesz swoją porażkę. Jeżeli chcesz uczciwie poddać nas rozpaczy, to sugeruję, żebyś skorzystał z mojej rady. No i jak? Z jakiej twojej rady? Przeprowadzę rozprawę Mokuro od początku. Ten jeden raz będzie przestrzegał szkolnych zasad, aby rozprawa była sprawiedliwa. To będzie ostatnie starcie, ostateczna bitwa między nadzieją i rozpaczą. Więc co? To byłby dobry finał, nie sądzisz? Sprawiedliwa rozpacz, ostatnie starcie, innymi słowy, to będzie nasza szansa na odkrycie prawdziwego zabójcy Mokuro, samego mistrza gry. Ale czy mistrz gry ma jakiś powód, aby zaakceptować to wyzwanie? Prawdopodobnie bez słowa podda mnie egzekucji. Interesujące! Powiedziałbym nawet, że misie teresujące? A to było trochę nudno, więc postanowiłem zmienić trochę klimat. Pora na misiowe żarty. To nie jest wcale takie niedźwiarygodne. Właściwie to miód na moje uszy. Czyli się zgadzasz? Jeśli zrobimy to, przekonam was oraz widownię, prawda? A wy pogrążycie się w rozpaczy, czyż nie? W takim razie mi śmienicie. Czy wasza nadzieja zwycięży, a może rozedrą ją pazury rozpaczy? To będzie niczym walka niedźwiedzi. Zgodził się. Czyli wciąż mamy szansę. Ale to długo wyczekiwany finał, prawda? Nawet odgadnięcie sprawcy będzie oznaczało koniec. A więc na sam koniec będziecie musieli odkryć wszystkie tajemnice, które tu się kryją. Wszystkie tajemnice? Dokładnie. Sześciuteńkie tajemnice tej szkoły, jak wam się uda. Będziecie mogli ogłosić się zwycięzcami. Właśnie to próbujemy zrobić. Paniale, zostawcie to w moich łapkach. Jeśli uda wam się odkryć prawdy kryjącą się za śmiercią Mokuro oraz rozwiązać tajemnicę, wygracie. Ale jeżeli wam się nie uda, wszyscy zginą, zgadła? Hehe, a mi się futerko jeży. Gdy odkryjecie całą prawdę, czy ukażecie mi swoją rozpacz? Podoba nam się to tak samo jak tobie. Gdy odkryjemy prawdę, czy ostateczny rozpad poradzi sobie ze swoją rozpaczą? Będąc szczerym, nie wiedzę, że to zadziałało. Ale zanim zaczniemy, chcę wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Pamiętasz zasadę? Gdy jeden uczeń zabije drugiego, wtedy mamy rozprawę klasową. No pewnie, pamiętam i co? Choć chciałem potwierdzić, że tak, powiedziałeś. I co? I to jest w 100% prawda? Hehe, już nie bądź taka podejrzliwa. Tak, powiedziałem i często powtarzam. To wszystko jest w statucie szkoły, a rozprawa Mokuro nie jest wyjątkiem. Rozprawa Mokuro nie jest wyjątkiem, więc to jest zapisane w statucie? Więc ten, kto zabił Mokuro... Hehe, przyznaję, że niedźwiarygodny, ale dobra, dosyć tych żartów. Nieważne, macie podpowiedź. Na pewno, już to mówiłem, ale ta zabójcza gra zaczęła się ze 16 uczestników, wszyscy to licealiści. Jedyni ludzie, jacy postawili stopę w secie nadziei, odkąd zabójcza gra się zaczęła. To właśnie ta 16. Co? Nie kłamiesz? Co się tak nagle cichy zrobił? Pu! Starcy gadają, ja nie mam już nic do powiedzenia, więc spadać mi stąd, jasne? Skąd ta złość? Chyba jest niestabilnie psychiczny. Zostawcie mnie, akysz! Dobra, już idę, tylko naprawdę mi na to pozwolisz? Rób co chcesz. Tak wkrótce spotka was kara. Powinienem już się przygotować. Super, świetną, ekstra, specjalną karę wypełnioną rozpaczą. Szybciej, Makoto, idziemy. Jasne. Obłąkany śmiech Monokumy zdawał się nas oplątać, gdy obchodziliśmy. I tak oto wyszliśmy z sali gimnastycznej. Sam nie mogę uwierzyć, ale jakim cudem uniknąłem egzekucji? Wciąż żyłem i wciąż mieliśmy na szansę. Wszystko ułożyło się lepiej niż spodziewałem. I znowu byłem coś winny Kyoko. No dobra, jeszcze pogadamy. Kyoko, dziękuję. Wszystko co mam zawdzięczam tobie. Nie pora na podziękowania. Prawdziwa bitwa jeszcze na nas czeka. Co racja, to racja. Ale cieszę się, że to zadziałało. Nie miałam pewności, że wróg zaakceptuje propozycję. Ale poważnie, czemu mistrz gry się na nią zgodził? No bo to nic nie zyska przez tę ostateczną walkę, prawda? Nie miał wyboru, he? Tak jak mówiłam, to dlatego, że w pewnym momencie mistrz gry opuścił swoją gardę. A więc
Mistrz gry opuścił swoją gardę? Nie słyszałem tego osobiście, ale pamiętam, co powiedział mistrz gry. Powiedział, że przechwycił fale radiowe, aby nadawać naszej szkole życie całemu światu, prawda? Tak, właśnie to powiedział. I co sobie pomyślałeś, jak to usłyszałeś? Że raz i ciężko w to uwierzyć, nie? Cóż, znaczy, że sam koncept przyjmowania fal radiowych wydaje się tak niewiarygodny. Nie czyta się o takich przypadkach zbyt często, więc trudno sobie to wyobrazić. Innymi słowy, dokonał czegoś takiego byłoby niesamowicie ciężkie. A mimo to mistrzowi gry się to udało. A spójrz na to z innej strony. Skoro musiał to zrobić coś tak trudnego, to miał ku temu powód. Powód? Musiał pokazać coś światu, bez względu na koszta, pokazać, jak się zabijamy. Chciał pokazać to światu? Mistrz gry stanowczo odmawiał zabijania nas samemu, ale zmusił nas, żebyśmy sami się pozabijali. Wszystkie zasady i status zostały stworzone, by to się udało. Tak, to ma sens. Gdyby nie istniał ten głupi regulamin, nikt by nikogo nie zabił. Więc ostatecznym celem mistrza gry było zmuszenie nas do zabijania i pokazanie tego światu. Ale po co? Prawdopodobnie, żeby coś udowodnić. Udowodnić? Uczniowie szczytu nadziei zdobyli sobie pewną reputację z zewnętrznym świecie. Pewien koncept. Mówisz o nadziei, prawda? A jeżeli ten, kto reprezentuje nadzieję, zacznie zabijać i utonie w rozpaczy? Mistrz gry chce, żeby świat to zobaczył i chce udowodnić, że rozpad jest silniejszy niż nadzieja. Taki jest jego cel, jako ostatecznej rozpaczy. Co? Chce udowodnić, że rozpad jest silniejszy niż nadzieja? Przecież to niedorzeczne. Masz rację, to jest niedorzeczne, całkowicie nielogiczne. To coś, czego nie pragnie nikt oprócz tego, kto zwie się ostateczną rozpaczą. Tamta grupa, której jedynym celem i motywacją jest rozpacz, ale czy to naprawdę jedyny powód, dla którego cierpimy? Wiem, że to frustrujące, ale to właśnie ta motywacja doprowadziła mistrza gry do odsłonięcia swojej słabości. Co? Ponieważ jego celem jest nadanie tej zabójcze gry światu. Mistrz gry musiał uważać na swoje zasady bardziej, byłoby to rozsądne. Gdyby mistrz gry zignorował własne zasady, to nie byłaby gra, tylko jednostronna rzeźń. A przynajmniej tak widzieliby ci, którzy nas oglądają. I dlatego mistrz gry nie mógł zabić żadnego z nas własnoręcznie? Dokładnie, dlatego. Nieważne jak niewiarygodne są dla niego moje działania, nie złamałam ani jednej z jego zasad. Junko złamała zasady, więc została ukarana, ale w moim przypadku nic nie może mi zrobić. Więc zamiast tego próbowała wykorzystać rozprawę, przestrzegając reguł, aby mnie zabić. Naszą rozprawę, na którą nie istniała dobra odpowiedź i zrobił ze mnie zabójcę. Ale nawet to nie zadziałało. Tak, dzięki tobie. I przez to porażkę mistrz gry podjął kolejne ryzyko. Próbował zabić ciebie, który też nie był zabójcą. A kiedy ten fakt wyszedł na jaw w telewizji nadawanej całemu światu, mistrz gry musiał zaakceptować moje warunki? Aby udowodnić światu, że rozpad jest silniejszy niż nadzieja, musiał pokonać nas bez żadnego błędu. To, że naruszył własne zasady, odbije się źle tylko na mistrzu gry. Ale to tylko było przeczucie, prawda? Mimo to udało ci się przekonać mistrza gry. Cóż, miałam na to szansę tylko dzięki tobie. Dzięki temu, że we mnie wierzyłeś i pojawiła się nowa opcja. Nadal nie wierzę, że udało ci się przewidzieć tyle myśli i planów mistrza gry. Nie miałem o tym pojęcia. Mimo wszystko nie mogłam tego udowodnić. To tylko moje wnioskowanie. Ostatecznie podjęłam ryzyko. Ale chyba miałam rację. Tym razem przynajmniej ryzyko się opłaciło. Westchnęła krótko. Wydawało się, że dostrzegłem na jej twarzy oznaki ulgi. Szczerze mówiąc, dawno już się tak niczym nie stresowałam. Nawet bym nie pomyślał, że się stresujesz. Wyglądałaś tak bardzo pewna siebie, gdy tylko przyszliśmy z nim porozmawiać. W końcu zdecydowana postawa jest kluczem do udanych negocjacji i perswazji, nie sądzisz? No i jeśli pokazałabym panikę, ty zacząłbyś panikować jeszcze bardziej. No chyba masz rację, załoszny jestem. W każdym razie wciąż nie możemy odetchnąć. Dobiliśmy tylko jeszcze jedną szansę i musimy ją wykorzystać. Albo wszystko, co przyszliśmy, pójdzie na marne. To prawda. Jeżeli nie pokonamy mistrza gry, możemy pożegnać się z życiem. Musimy wygrać. Ale zanim zaczniemy ostateczne starcie, musimy wytłumaczyć wreszcie, co się dzieje. Tak, ale teraz wiemy, z kim naprawdę walczymy. Teraz tylko musimy wszyscy połączyć siły i zniszczyć mistrza gry. Połączyć siły. Czy to na pewno możliwe? Nieważne, musimy znaleźć pozostałych. Pewnie są gdzieś w akademiku. Idziemy? Tak, i tym optymistycznym akcentem kończymy tę serię nagraniową u mnie. Ja pierdolę, chyba że 6 odcinków. Ale cóż, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i do zobaczyska w następnym widowisku, jakim jest Monokuma, a dokładnie Danganronpa na moim kanale. To nara!